Dzień dobry, witamy Was w dzisiejszym odcineczku, który będzie o tym, jak będziemy o tym, jakie miejsca żeśmy odwiedzili, w jakich miejscach żeśmy nagrywali podczas trwania kanału Farosz i Parafianie. To mamy pierwsze miejsce, zapraszam Pana kamerzystę, Pana porucznika, Pana. Wlazujemy? Nie, raczej lepiej, żebyśmy nie wlazowali. Tutaj jest dom. Ale tu jest takie miejsce. Tutaj. Trochę, jak widać, straszny. W środku pamiętam, jak byłem tu pierwszy raz, był krzyż. Poszarpane pościele. Wiktor mówił, że tam... Zwłoki psa. No, zwłoki psa. Ja wiem, że tu były zwłoki psa, bo ja tu byłem z Denisem. Nie powiem jakim, bo było RODO. Jakim Denisem, no. W każdym razie z jakimś Denisem. Moim sąsiadem. No. I ogółem nagraliśmy tu film i chyba teraz wypadałoby zrobić cięcie i nagrać inne rzeczy. Zapraszam Was do innego miejsca. Wiesz. Także w tym miejscu były nagrane dwa odcinki. O dziwo dwa. Z czego jeden, chyba oba nie ujrzały światła dziennego, nie? Bo tu był nagrywany łeb budowniczy i on nie był wrzucony i chowanego też nie. Nie, żeśmy się chowali po tym lesie, może prowadzimy w paru miejscach. Ogólnie to było dużo zieleniny. Teraz jest zima i zieleniny ma. No, nawet nie czuję, kiedy rymuję. Zapraszam Pana kamerzystę. Będzie. No i ogółem żeśmy się tu bawili, się chowali, bo było się gdzie chować, teraz nie ma się gdzie chować. No, w sumie nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. Chcieliśmy bardzo, żeby łyb budowniczy ujrzał światło YouTube'owe, no ale nie udało się. Cóż mogę powiedzieć? Chodźmy do następnego miejsca. Jedziesz. Także jesteśmy już na miejscu, w którym zaczęły się dwa odcinki. Tutaj napełniałem wodę na challenge, nie z basenu, z szlaucha. Na challenge z polewaniem nie wodą. Oczywiście najpierw był challenge z polewaniem wodą Pana kamerzysty. No i cóż mogę rzec? Było, sam challenge odbył się, chodź. W tym miejscu odbył się challenge, a tu na tym tarasie, na którym aktualnie jest folia, odbył się filmik pod tytułem Stypa. Jeszcze nie! Teraz! Witam Was bardzo serdecznie! No kurczę! Muszę akurat kosić! Będę musiał kosić. Dobra, zostaw tam! Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku! Dzisiaj jestem Jowit, Kacy, Farosz, Żużel. Wiktor, Żużel, przepraszam, Łyba, Jaś i tam Jelinka! Jom jest dzisiaj Janusz! Dzisiaj jesteśmy na stypie! Janusz Rzym! Z powodu dobra. Biedy, bo sąsiad i kłusownicy kradną, mamy tutaj jedno arbuzy i banany. No i zapraszamy Was do relacji w stypie, można brać. No, wszystko w tym miejscu już chyba omówiłem. Chociaż nie jestem pewien, bo dużo tych odcinków było. To co? Niedaleko jest następne miejsce, to dojdziemy tam, czy? Dojdziemy. No dobrze, to chodź szybko. Może coś dopowiem? O, teraz jest czas, żebyście zasubskrybowali ten kanał, dali łapkę w górę. Oczywiście dzwoneczek i no, komentarz jakiś może, co? Wypadałoby komentarze dawać. No. Za niedługo będziemy chyba wymyślać nazwę dla pani bezimiennej, więc możecie pisać sugestie, potem będzie losowanie, bo coś tam wymyślimy. No i jesteśmy już na miejscu, w którym było dużo nagrań. Czapki naprawdę, z głów. Naprawdę byśmy dużo nagrywali. Tu jest
ostateczny pochówek ekologicznego jeża, od którego się zaczął kanał Farosz i Parafianie, ponieważ potem żeśmy go przenieśli tu, w tym miejscu. To nie było nagrane. To nie było nagrane. Nie, to niestety nie było nagrane. Natomiast tu był nagrywany challenge na 10 subów, gdzie kamerzysta jadł całego arbuza. To był nagrywany challenge na 20 subów, gdzie byłem 5 litrów wody piłem. I nie wypiłeś. Nie wypiłem. Ty też arbuza nie zjadłeś. No nie, ale Dacjan go potem cały zjadł. No. Ogółem dużo filmów tu było. Tu był wstęp do odcinka. Tu był taki plakat, hashtag Farosz i Parafianie. Karteczka z napisem subskrybuj, bronie, tutaj pełno było siedzonek, no, nie? Ogółem dużo się tu zmieniło, tu są ogółem trzy drzewa takie. Możesz pokazać te trzy drzewa. I jedno. Tu się. Drugie. Tu ogółem były drzedzie. Pokazany również wstęp do polowania na kłusowniku, które odbyły się w tamtym lesie. Może tu pokaż. Tam już był filmik i to wspominaliśmy dokładnie wszystko. No. O kurde. O, zdeptałeś ołtarzyk. No. Jak mogłeś. No, taki mało widoczny. Może daj go gdzieś na wysoko, powiedz ten krzyż. Tak, o, tu jest mój krzyż, który też zrobiłem. On nie był czasem na odwrócenie złych duchów? No, to był krucyfiks mój, który ja wziąłem, zrobiłem z dwóch patyków i kawałku sznurka. Możecie się teraz napatrzeć na niego. A to być moje. Ale niestety no czas nas goni, no cóż mogę rzec. Idziemy do następnego miejsca. Więc tak, właśnie jesteśmy już niedaleko miejsca, w którym był tak, znalezienie martwego ekologicznego jeża. Bardzo ekologicznego jeża. Pogrzeb bardzo ekologicznego jeża. Drugi pogrzeb bardzo ekologicznego jeża. Ogółem było to bardzo smutne, ponieważ szkoda tego jeża. Jesteśmy niedaleko tego miejsca. Niestety zostało rozjechane przez dużo samochodów. Nikt tego nie szanuje. Czapki z głów. No, nie trzeba. Tu już nikt nie spoczywa. A. I gdzieś tu chyba to było. Nie wiem, skąd rozjechane przez opony. W takim razie gdzieś tu. No i tu wtedy nas zaczął klnąć jakiś kierowca, pamiętasz? Co? Jakiś kierowca wtedy nas zaczął klnąć. Stój, bo auto jedzie. No i tu był pogrzeb, tu się od tego miejsca właściwie się zaczął kanał Farosz i Parafianie. Jeszcze odwiedzimy jedno miejsce, w którym się odbyło polowanie na kłusowników oraz zbieraliśmy troszeczkę śmieci. No. Więc udamy się teraz w tamto miejsce i tam zakończymy sobie odcineczek. No to do zobaczenia w następnym miejscu. No i jesteśmy już na miejscu nagrywania polowania na kłusowników w samym sednie. Tu się odbyło polowanie i troszeczkę śmieci żeśmy potem zbierali. Szliśmy tam, potem wstąpiliśmy w ten las. No i w sumie tyle, z powodu braku środków nie możemy się dostać do dwóch kościołów, w których żeśmy byli, nagrywali, ale żeśmy niestety nie wrzucili tego odcinka. Chciałbym jeszcze dodać, że jak dotrwaliście do tego momentu, to hashtag ekologia, bo pamiętajcie, planeta potrzebuje ekologów i ekologicznych ludzi. No. Także polecam kanał Kononowicza Majora, polecam nasz kanał, ławka w górę, subskrypcja, sprawdźcie, żeby ten przycisk stał się szary, a jeżeli jest szary, to dzwoneczek. No i to by było w sumie już na tyle, ja się z wami żegnam, no i... Ale jeżeli chcecie być ekologiczni, to nie budujcie nielegalnych reaktorowni jądrowych, żeby potem nie wybuchło jak Czarnobyl. Elektrowni jądrowych, żeby potem jak Czarnobyl nie wybuchło. No i chciałbym jeszcze dodać, że nie róbcie wysypisk śmieci. No, to cześć!